No witajcie, z tej strony Sebastian, jest sobotnie popołudnie. Nie odzywałem się ostatnio, dużo rzeczy na głowie zwyczajnie, o których nie chcę za bardzo wspominać. W każdym razie, znowu, jak wygląda sytuacja? Wygląda tak, że za 2 godziny przyjeżdża po mnie samochód i będę jechał czy leciał na projekt w Rosji. Będzie to nietypowy projekt, dlatego że tak, najpierw lecę do Sankt Petersburga. Następnie wsiadam, w tym Sankt Petersburgu będę dzisiaj około tam 2 w nocy. Biorę taryfę, też muszę sam się tym zaopiekować, sam za siebie. Więc będę brał taryfę i jechał do hotelu. Prześpię się i jutro o godzinie, czy w niedzielę o godzinie bodajże 16 mam pociąg do Nawaszino. Czyli będę jechał jakieś 15 godzin pociągiem przez Moskwę tam do Nawaszino. Na miejscu znowu biorę jakąś taksówkę i będę jechał gdzieś tam dalej do portu czy tam do hotelu. Jeszcze do wszystkiego tak dokładnie nie wiem, ale na miejscu docelowym, pomimo tego, że wyjeżdżam w sobotę po południu, to na miejscu będę w poniedziałek rano dopiero. I też nie wiem za bardzo, czy od razu do stoczni będę szedł, czy do hotelu, to się dopiero okaże. W Rosji spędzę kilka dni i będę wracał najprawdopodobniej właśnie coś piątek czy też sobota. Nie wiem, czy będę miał tam internet. Jeżeli będę miał internet, to na bieżąco jakieś dzienniki będę starał się wrzucać. Oczywiście kamerę ze sobą biorę. Ufam, że coś ciekawego uda mi się nagrać. Nigdy w życiu w Rosji nie byłem. Znaczy raz tam przelotem przez Moskwę właśnie tam miałem tranzyt, ale tego nie można nazwać wizytą w Rosji, bo to był tylko właśnie tranzyt na lotnisku. Także nie wiem, czego oczekiwać. Trzymajcie za mnie kciuki. Podobno tam w Rosji w stoczni nikt po angielsku nie mówi, dlatego dostanę na pierwsze 2 dni bodajże dostanę tłumacza. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby tam sobie ze wszystkim poradzić. Jak nie, to będę dzwonił do mamy od Agnieszki, ona po rosyjsku mówi, albo do koleżanki będę dzwonił. Ja tam rosyjski miałem w podstawówce chyba 2 lata, więc za dużo nie pamiętam. Na swidania, drastwujcie, rywiata i tyle. Ale będzie dobrze, spasiba, tak wystarczy powiedzieć, no ale nieważne. Tam mówię, trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że będzie internet, to będę z wami wtedy na bieżąco. Jeżeli nie, to zobaczymy się dopiero gdzieś tak za około tydzień. Swoją drogą, strasznie mi się podoba ten obraz z tyłu, który widzicie. Okej, okay. Trzymajcie się ciepło. A, jeszcze jedna rzecz. Jako, że mam od was jakieś chyba 200 pytań na Facebooku, na które jeszcze nie odpowiedziałem, to jeżeli tam będę miał czas wieczorami i mimo wszystko, nawet jak nie będę miał dostępu do internetu, to mam nadzieję, że w końcu wezmę się za te pytania i zwyczajnie będę odpowiadał na kamerce odpowiedzi na te wasze pytania, bo uzbierało się tego bardzo dużo. Odpisywanie nie ma sensu, bo te pytania się powtarzają, więc będę to nagrywał. O ile znowu, mam nadzieję, że tym razem dotrzymam słowa. Okej, trzymajcie się, na razie, hej.